Prawda? I tu, myślę, kluczem jest to, co powiedział doktor Targalski, tylko wydaje mi się, że on powiedział w niewłaściwym rozłożeniu czasowym, bo powiedział, że trwa casting na agenturę rosyjską, a moim zdaniem ten casting już stary Morawiecki wygrał. Czyli kiedyś był ten casting, a jego kariera, odgrzanie go w tej partii założonej do spółki z generałami UB, czyli tam nie partia, tylko to się nazywa ruch tam społeczny, czy antysystemowcy, no tam bardziej antyspołeczny systemowy, to tak to by pasowało. Właśnie przez to służbowe środowisko został znowu odgrzany właśnie Morawiecki i szybko przeszedł karierę w Prawie i Sprawiedliwości. To pokazuje, że pakt Ribbentrop-Mołotow działa w najlepsze, ponieważ to, co robią razem Morawieccy, to jest najlepsza kwintesencja paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli współdziałania Moskwy i Berlina na rzecz zniszczenia Warszawy, zniszczenia Polski. Także moim zdaniem tu sprawa została już rozstrzygnięta, jeśli chodzi o rosyjską agenturę. To zrozumiał nawet taki przygłup z Ruchu Narodowego, z pierwszej pracy, taki Andruszkiewicz, bo on ostatnio tam pyskował gdzieś po rolach jakiś na nas i jedyne, co mówią, wszystkich nazywają ruskimi agentami i wszyscy to nie można rozmawiać. Jełopie, jaki ty agent? Ty zwykły głupek jesteś, nie żaden agent. Ty tylko sprzedajesz za pieniądze Polskę i pleciesz ruską agenturę i zresztą do ruskiej agentury, czyli tej partii jakoś, jak to się nazywa? Wolność i nie wiadomo. Wolni i solidarni. No właśnie, wolni z Moskwą i tak dalej. Mi się to bardziej z rozwolnieniem, a nie z wolnością kojarzy. Zapisało się towarzystwo z Ruchu Narodowego nawet. Także casting został już rozstrzygnięty i to potwierdził minister Antoni Macierewicz, który mówiąc o ruskiej agenturze z nazwiska wymienił Kornela Morawieckiego.